Cześć, nazywam się Bartek Łęczycki. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, jak trzymać prawidłowo i efektywnie mikrofon do harmonijki. Mam tutaj taki mikrofon, który jest typowym mikrofonem harmonikowym do bluesa chicagowskiego. Co to oznacza? W telegraficznym skrócie chodzi o to, żeby uzyskać przesterowane brzmienie, czyli takie bardziej charczące, bardziej mięsiste, bardziej takie chropowate, można powiedzieć. No i w tym celu na pewno warto wykorzystać mikrofon specjalnie do harmoniki. On wyglądem swoim przypomina taką kroplę albo pocisk, stąd też jego nazwa czasem to bullet, czyli pocisk. No, moim zdaniem przypomina on bardziej lampkę od starych rowerów i czasem sobie z kolegami harmonikarzami trochę na ten temat właśnie żartujemy. Ten mikrofon, on ma wąskie pasmo przenoszenia, to znaczy, że gdybyśmy przez niego chcieli coś powiedzieć albo zaśpiewać, brzmienie naszego głosu by się zmieniło tak, jakbyśmy rozmawiali przez słuchawkę telefoniczną. To tak w telegraficznym skrócie. Tutaj ma wejście, tu ma potencjometr, tu ma tak zwany grill. No, to żeśmy sobie omówili podstawy, a teraz przejdźmy do meritum. Mikrofon tego typu trzymamy w lewej dłoni, łapiemy go tutaj tymi palcami w ten sposób, żeby te były wolne, bo one nam za chwilę się przydadzą do czegoś innego. I tu powstaje nam taka przestrzeń akustyczna. No i tą przestrzeń trzeba by zagospodarować, czyli trzeba wziąć harmonijkę w te pozostałe palce, prawda? Tu trzymamy, tu jest harmonijka. Ta przestrzeń jest bardzo istotna, bardzo istotna. Chodzi o to, żeby ona była jak największa, dzięki czemu będziemy mieli dużo basu, większy przester, większą głośność, no i po prostu harmonijka lepiej zabrzmi. Drugą dłonią zakrywamy tył harmonijki, tworząc szczelną całość o mniej więcej w ten sposób. Warto sobie ćwiczyć ten układ dłoni tak, żeby naturalnie brać mikrofon i od razu prawidłowo go zamykać w dłoniach. Tu widzicie, że nie ma żadnej przestrzeni, przez którą uciekałby dźwięk i ta przestrzeń powodowałaby mniejszą kompresję dźwięku, czyli po prostu dźwięk by uciekał, krótko mówiąc. W ten sposób zaczął grać Little Walter mniej więcej na początku lat 50. Wcześniej grano do mikrofonów z pewnej odległości, no i to brzmienie było zupełnie inne. Little Walter jako jeden z pierwszych wpadł na pomysł, żeby ten mikrofon po prostu złapać w dłonie, zamknąć w dłoniach i mikrofon, i harmonijkę i podłączyć się do wzmacniacza lampowego, bo tylko wtedy takie były. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Pamiętajcie o tym, że no ten układ może nie jest zbyt wygodny, ale te mięśnie tych palców, one niebawem się przyzwyczają, no bo kształt tego mikrofonu jest specyficzny i jego waga też nie jest mała, także trochę ćwiczeń i na pewno już się przyzwyczajcie do tych jego cech. Pamiętajcie też o dużej odległości pomiędzy harmoniką i tym grillem, czyli tym frontem mikrofonu, ponieważ to jakby jest gwarantem dużej ilości basu, dużej ilości przesteru i większej głośności. Oczywiście, jeśli zamkniemy szczelnie te dwa elementy, czyli mikrofon i harmonikę w dłoniach. Mam nadzieję, że ta króciutka lekcja Wam się podobała i przyda Wam się do uzyskania mięsistego, solidnego, chicagowskiego brzmienia i tego Wam gorąco życzę. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, cześć.